dobry Państwu. Przed nami ważny moment. Czekamy na decyzję prezydenta w sprawie Lex Czarnek. Mamy ogromną nadzieję, że pan prezydent zawetuje tą złą dla systemu edukacji, ale przede wszystkim dla uczniów ustawę. Żeby pomóc mu w podjęciu tej decyzji, postanowiliśmy sprawdzić słowa pana ministra Czarnka o tym, że do kuratoriów oświaty wpływają setki skarg rodziców. Przeprowadziliśmy kontrolę w 16 kuratoriach oświaty i proszę Państwa, okazuje się, że te słowa były słowami kłamliwymi, nieopartymi na faktach. Stwierdzamy po tych kontrolach, że mówienie o setkach skarg rodziców było akcją propagandową po to, żeby przekonać społeczeństwo, że jest problem, że dyrektorzy nie przestrzegają prawa, a rodzice nie mają możliwości zadecydowania o tym, czy ich dzieci uczęszczają na zajęcia. Te kłamliwe słowa miały przekonać społeczeństwo do tego, że to szkoły działają nieprawidłowo, że nie respektują praw rodziców, a tak naprawdę chodziło o to, żeby minister mógł wprowadzić prawo, które odbiera rodzicom prawo o decydowaniu obecności na zajęciach pozalekcyjnych. Nasze kontrole wykazały, że słowa o tysiącach, setkach skarg są fikcją. Na podstawie kłamliwych słów została przygotowana ustawa, która powinna zostać zawetowana. Dzisiaj panu prezydentowi przekazujemy raport z naszej kontroli. Ja powiem tylko, że myślałam o tym, że chodzi tylko o nadzór nad zajęciami dla rodziców. Wczoraj byliśmy w województwie warmińsko-mazurskim i tam okazało się, że pan kurator usiłował nam powiedzieć, że skarga, jedna ze skarg dotyczyła organizacji warsztatów dla rodziców przez dyrektora szkoły. Skandaliczna sytuacja, ponieważ nie tylko kuratorzy chcą kontrolować zajęcia pozalekcyjne, ale w warmińsko-mazurskim przekonaliśmy się, jaki będzie następny krok. Chodzi też o to, aby kontrolować, w jaki sposób rodzice wychowują swoje dzieci. Kurator warmińsko-mazurski chciał do skarg rodziców zaliczyć skargę na rodziców za to, że przyszli na zajęcia organizowane przez szkołę w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. Efekty naszej kontroli przekaże Państwu pani poseł Katarzyna Lubnauer. Proszę Państwa, to jest raport, który już dzisiaj rano trafił do kancelarii pana prezydenta, został przesłany. W tym raporcie, wykonanym na podstawie kontroli, w których brali udział posłowie Koalicji Obywatelskiej, 29 osób, posłowie i jeden senator, którzy sprawdzili, jak rzeczywiście wygląda sytuacja. W Polsce jest ponad 41 tysięcy placówek oświatowych, przedszkoli i szkół. W tych 41 tysiącach placówek w ciągu ostatnich 6 lat, bo kontrola obejmowała lata 2016-2021, można powiedzieć, że było 27 skarg rodziców na zajęcia pozalekcyjne, które spełniają kryteria ustawy Lex Czarnek. Czyli mniej niż 30 skarg w ciągu 6 lat w 41 tysiącach placówek. Zaznaczmy, że w połowie województw, w 8 województwach, tych skarg było dokładnie zero. Średnio w innych województwach to były 2-3 skargi. Najwięcej było, ku naszemu niespecjalnemu zaskoczeniu, u pani kurator Nowak, gdzie było tych skarg 6. Co prawda pani kurator Nowak próbowała nas zasypać 31 tysiącami maili, które przyszły do niej, ale te maile w większości były z jednego adresu. protest@protestuj.pl. Czyli po prostu mieliśmy do czynienia z sytuacją, która była zmasowana akcja, która miała na celu ideologiczne działanie, a nie rzeczywiste skargi rodziców. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, na podstawie tego, co stwierdziliśmy w kontrolach, że Lex Czarnek oparty jest na kłamstwach. Ten raport, mam nadzieję, że będzie przyczynkiem do tego, żeby pan prezydent zawetował ustawę Lex Czarnek.
apelujemy również w naszym raporcie o weto do ustawy Lex Czarnek. Puste pudła, puste słowa. To jest najlepsze podsumowanie tego, co zobaczyliśmy, sprawdzając słowa ministra Czarnka. Tak jak powiedziała pani posłanka Lubnauer, 6 lat, 41 tysięcy placówek i 27 skarg, z czego znaczna część tych skarg nie zakończyła się nawet zaleceniami pokontrolnymi, czyli kuratoria uznały, że były bezzasadne. Jedną z najgłośniejszych spraw była historia dotycząca Pomorza i współorganizowania przez ratusz takiej akcji edukacyjnej zdrowelowe. Skontrolowano 12 placówek, żadna nie dostała zaleceń pokontrolnych, czyli wszystko było za zgodą rodziców. Co proponuje pan Czarnek w Lex Czarnek? Odebranie rodzicom możliwości decydowania o tym, jakie zajęcia będą się odbywały w szkołach dla dzieci. Opowiada nieprawdy, opowiada głupstwa i kłamstwa tylko dlatego, że zależy mu na przejęciu wielkiej kontroli nad uczniami, szkołami, samorządami i niestety, jak wykazała kontrola w warmińsko-mazurskim, także rodzicami. Dlatego domagamy się weta do ustawy, która wyłącznie zaszkodzi szkole, która spowoduje nierówność szans edukacyjnych, bo efekt mrożący będzie najbardziej widoczny w mniejszych miejscowościach, która spowoduje, że to, co już żeśmy też widzieli, że nauczyciele zaczną donosić na siebie i na dyrektorów szkół, że ideologia czarnkizmu będzie narzędziem do walki z niepokornymi nauczycielami i dyrektorami. A chodzi tylko o to, żeby dzieci zamknąć w pewnym świecie wyobrażeń pana Czarnka o świecie. Dlatego domagamy się wysłuchania, domagamy się weta, domagamy się od ministra, żeby przeprosił za kłamstwa. Szanowni Państwo, podczas prac w Sejmie, w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, jako Koalicja Obywatelska wnioskowaliśmy o wysłuchanie publiczne. Niestety Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło tę propozycję. Podczas naszej wizyty w Pałacu Prezydenckim u pani prezydentowej również apelowałyśmy o wysłuchanie publiczne zorganizowane przez prezydenta Rzeczypospolitej. Jako posłowie Koalicji Obywatelskiej wysłaliśmy taki apel już bezpośrednio do prezydenta i we wtorek o godzinie 16 przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu planujemy wysłuchanie publiczne dla prezydenta, tak aby wsłuchał się w głos osób, które chciałyby zabrać głos w sprawie ustawy Lex Czarnek. Z niecierpliwością czekamy na decyzję, a dokładnie na zawetowanie tej ustawy. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa, wszystkich chętnych do zabrania głosu, ale również pana prezydenta do wysłuchania naszego spotkania przed Pałacem Prezydenckim. We wtorek o godzinie 16 to wysłuchanie będzie organizowane między innymi przez 4 młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, Inicjatywę dla Młodych, Młodzi Nowocześni i Ostrą Zieleń. Dziękuję. Szanowni Państwo, w województwie lubelskim, czyli w mateczniku ministra Czarnka, przez 6 lat w kuratorium oświaty była jedna skarga od jednego rodzica z prywatnej placówki. Dowodzi to, że tu nie chodzi o edukację ministrowi, tylko o indoktrynację i zarządzanie szkołą poprzez strach. Uczeń ma się bać nauczyciela, nauczyciel ma się bać dyrektora, a dyrektor ma się bać politycznego kuratora, ten zaś wszechmocnego, wszechwładnego ministra. Dlatego domagamy się weta od pana prezydenta. Szanowni Państwo, dzisiaj już wiemy, że Lex Czarnek jest ogromną mistyfikacją przed prawdziwymi intencjami, jakimi jest przede wszystkim próba wychowania na nowo młodego Polaka na wzór partyjny. A po drugie próba sparaliżowania nauczycieli i dyrektorów szkół, bo to kurator będzie o wszystkim decydował. Na Dolnym Śląsku właściwie zakończyło się to jednym zaleceniem. Chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli przyjdzie blisko 2,5 tysiąca jednostek na Dolnym Śląsku trzykrotnie w roku prosić o konsultacje, to całe kuratorium zamiast pracować nad dobrem szkół, placówek, nad dobrem dzieci, zatka się tylko samymi kontrolami. Tak być nie może. Dlatego panie prezydencie, dzisiaj z tego miejsca apelujemy o odpowiedzialność za polską szkołę. Proszę zawetować tą złą ustawę dla polskiego systemu oświaty. Dziękuję. Dziękujemy Państwu bardzo. Jeżeli ktoś chce, może dostać kopię raportu. I proszę Państwa, czekamy na weto. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.